Cześć, zobaczcie was w kolejnym odcinku na moim kanale, to jest Five Nights at Warriors Deluxe. I czemu mówię takim głosem? Nie wiem, dobra. Final Night. Dobra, jeszcze raz. Co to? Oj. Hello? Hello, can you hear me? Oh, great. Well, welcome to Warriors, your new summer job. You are actually the first person to work on this location as a night guard after reopening, so we really hope you enjoy your new job. You may have heard rumors about an incident that happened about 7 years ago, but you really shouldn't worry much about that. Your job here is pretty simple. Check the security cameras to make sure no one breaks in, no malfunctions happen. To the machines, you know, basic stuff. You can also close the doors on both sides of your office, as well as toggle the lights in those rooms. It will cost power, however, so try to avoid it as much as you can. Okay. These are just safety precautions only, of course, so there's no need to worry at all. There are, however, a few complications that we need to go through. We are in the early stages of the reopening. Our budget is tight, proper installations, they take longer than we thought, and therefore some of the technology here is a bit unstable. Widzę. All cameras have a tendency to malfunction. They slowly go corrupt. Some wire stuff, I guess. Don't ask me, it's not my area of expertise. If you take a look at one of your cameras on the pad, you'll see that camera's status. If it's normal, then it's all good. But if it's listed as unstable, it is starting to malfunction. So you should keep an eye out of that on all the cameras. You should reset the camera immediately. If you see this, you can do that through your pad as well. If a camera is left on unstable for too long, it will enter critical stages, where it will start to repeatedly drain big chunks of power. No, nie. Czy kamery mam jeszcze... Especially critical, you need to reset the camera immediately. Otherwise, power supply will be quite an issue for you. The doors here are also finished. Ale przynajmniej tej princess nie ma. It's an overheat error from the engineers. They promised to fix it, but they haven't done so yet, apparently. Maria też pewnie nie będzie. Basically, the thing is, when one of the doors in your office is shut down, not only will it drain power as normal, but there is an overheat meter in front of you. No, widzę. That meter will start to go up even faster if doors are shut down. Okay. Logically, you don't want that meter to peak. Logically. So should that happen, it will screw the doors up. Okay. The doors will become unusable for a while, and your limited power will take a huge hit. Na chwilę. To dobrze. Be careful. Okay. The meter will cool down again when the doors are up. So. Okay. Try not to keep them down for too long. Światło... I think that's all. Okay. Sorry if I sound unengaged or drowsy. I've had trouble sleeping lately. Czy on? Haunted by dreams of terrors I cannot remember when I wake up. And the weird thing is, that feeling of dread, it doesn't go away. It's still with me. Czy on przypadkiem umarł? Like an intuitive feeling of something bad that's gonna happen. Have you ever felt that? Sorry, this is non-work related. Ej, to jest dziwne pytanie, ale czy ten gość, ten phone guy, czy on przypadkiem nie umarł w tej nocy? Czy on przypadkiem nie zdechł? Czy jego Wario przypadkiem... Słyszę muzykę. Aha. Tu jest ten... Super Wario Boy. Dobra. To S. Dobra. Z jednym to se chyba poradzę. Chyba. Ta muzyka jest... Ej, ok,
Okej, on się pojawia na kamerze i jak znika to... Oho, super, Wario Boy. Dobra. Skąd wiem, kiedy on znika? Okej. Myślałem, że... Jebnięcie słyszę. Ej, on napierdala. Dobra. Ej, co on rozjebał? Dobra. Ej, pojebało go. Okej, się zestrałem teraz. Się pojawił przy drzwiach. Ej, dobra, ale ten gościu... Okej, nie ma go. Ale to jest pojebane. Ej, on przed chwilą tu był. Ej, o? Dobra, on serio popierdala. I to szybko. Jak Fredbear. To jest boss fight. Halo? To ja rozumiem, to jest boss fight. No, gościu! Spierdalaj, dobra. Ty jesteś... Gdzie? No on nie może, ty... On jest pojebany. Ja muszę sprawdzać każdą kamerę? Czy on mi jej przypadkiem nie rozjebał? No ja nie mam prądu! Ej! Unstable, dobra. Unstable. Wait, co? Critical. Dobra, ja nie rozumiem. Tu jest unstable, critical, okej. Dobra, czyli jak jest czerwone, to jest chuj. A muszę patrzeć... Czy jest ten... Unstable. A unstable jest... na biało. Sanne, okej. Tego się nie przestraszyłem aż tak bardzo, ale... To był chujowy run. Game over screen się zmienił. Okej. Fu. Co może być cięższe niż się spodziewałem? Dobra, cicho bądź Ronald, czy tam... Jak ty tam miałeś? To będzie ciężkie. Ale to jest ciekawy boss fight. No to daje trochę taki Enard vibes. O! He's approaching me! He's just standing there, menacingly. Dobra. O, tu jest, dobra. Na razie chyba kamery są git. Kamery są git, ja się... okej. Czy jak one mrugają, to są już unstable, czy... Ja faktycznie muszę sprawdzać... napis. Ja mam nadzieję, że on... może tylko... kamery robić unstable, na których jest. O! Tu jest, dobra. Chłop. Przynajmniej te drzwi mi się same otwierają. Spadaj. Okej. Muszę zdążyć po prostu z tym, żeby nie było critical. I najlepiej nie świecić. Najlepiej nie świecić, po prostu reset. Okej, to drzwi. Okej, chyba rozumiem. Neutral. Tu jest unstable. Nie wiem, jak to jest możliwe.
Neutralnie, dobra. Tu jest unstable. Tu też jest unstable. Okej. Dobra. Muszę się skupić na tych kamerach. I dodatkowo na tym, gdzie chłop przybywa. O! Kibel! Niestabilny kibel. Okej. Dobra. Na razie nie ma lipy. Nie ma lipy, to jest drugie podejście. O! Niestabilne coś tu jest. Co tu jest? Nie. Ej, gdzie chłop jest? Bo go nie widzę. O, pierdol, tam był. Dobra. He's approaching me. Oh no. O, kurwa. Okej. Okej. Unstable. Ale boss fight. O kurde, jest trzecia. Czy to jest dobre, że mi te drzwi ciągle, że pozwalam, że one się przegrzewają, czy... Nie bardzo. Ja bym chciał wiedzieć. Ale się ciemno robi. Co to było? Ale jebo. Ale jebo. Czekaj. Tu jest krytyczne. Czemu tu jest krytyczne? Ej, bo ja... Co? Ej, on był po drugiej stronie. Ej, jak on się tam dostał? To jest... Ej, scam. Okej, nie. Czemu się tak ciemno robi? Po trzeciej rano? I dlaczego? Mi tak prąd schodzi. Czy ja faktycznie... Mam mu tylko zamykać przed nosem drzwi i on po prostu znika, czy... Bo rozumiem, że fakt, że, to, że drzwi się przegrzewają, chyba nie... To chyba nie jest najlepszy pomysł. Chyba, nie wiem, zgaduję. Ale dlaczego on potrafi... Nie... stabilizować moje kamery, na których się nie znajduję. To jest pajac głupi. Jak on tak może? Dobra, zróbmy tak. O! Do połowy wystarczy. Dobra. Gdzie chłop się znajduje? Ej, bo nie wiedziałem, gdzie chłop jest. Dosłownie. Nigdzie go na kamerze nie było. Patrzę lewo, prawo. Nie ma chłopa. Nie no, zniknął sobie. Rozumiem. Nie no, super, super. Dobra. Ale przynajmniej teraz wiem, że wystarczy mu drzwi zamknąć na chwilę. Na ułamek sekundy. Chociaż, nie, no może nie ułamek sekundy, ale tak do połowy hitera mogę mu je zamknąć.
i nie muszę czekać, aż drzwi się przygrzeją, bo on wcale tak długo nie stoi przy tych drzwiach. Nie to co reszta w poprzednich nocach. Jest ok. Zamykam. Otwieram. Ok, tu naprawiamy. Szybko. Kurde, on tu jest. Dobra, bo w ogóle taki fun fact, nie? To właśnie tego gościa widziałem w pierwszym odcinku w kiblu. To właśnie jego. Dlatego prawdopodobnie odblokowało mi go w Extras. Prawdopodobnie dlatego. Bo się zdziwiłem, dlaczego ja widzę final bossa. O, no tu jest dalej. Okej. Dlaczego widzę final bossa w Extras, jak jeszcze z nim nie walczyłem? No i odpowiedź jest prosta, okej, to było głupie. Odpowiedź jest prosta. Ja go po prostu widziałem tutaj w kiblu, nie? Miałem ten easter egg, gdzie mogłem zajrzeć i gościu się tu znajdował, więc... I za to chyba też dostałem... Dostałem ten, no, achievement. On tu dalej stoi. Co mi tu było znowu? Coś pierdoliło. Ej, czemu ty się nie gasisz? Okej. Ja nie wiedziałem, gdzie on się znajduje. Znowu, ta sama sytuacja. On za szybko się przemieszcza po tych kamerach. A ja zamiast ten, to... No, szukam ten. Szukam tych zniszczeń na kamerach. Żeby te kamery restartować, bo mi prąd zżerają. Bardziej tego szukam niż jego na kamerach. To raczej o to chodzi, nie? Żeby to był po prostu taki... Distraction, żebyśmy się zajmowali czymś innym, a on miał szansę się do nas dobrać, co nie? Co nie? Tak to pewnie działa. Taki był zamysł. No i co? No i... to nie tu. Ej, gdzie? Dobra, ale... Ej, bo tu już jebło kilka... Jak on to tak... No mogliby tak zrobić, że on niszczy te kamery faktycznie, na których jest. Ja bym to jeszcze rozumiał. Ale on niszczy każdą kamerę, więc XD trochę. On niszczy kamerę, która mu tak pasuje. Nie musi nawet być przy niej. Tu było? Unstable? Dobra. Neutral. Tu jest unstable. Aha. Okej. Dobra.
Myślę, że tak do tego mruknięcia. Chłopie, spadaj. Chciałbym coś powiedzieć, ale nie chciałbym wykrakać, więc tego nie powiem, co chciałbym powiedzieć, ale możecie się domyślić, co chcę powiedzieć w tej sytuacji obecnej. Okej. Ty kurwa, co mi tu... Ty jesteś pojebany. Dobra, ten gościu, on jest niepoważny. Znowu przychodzi stąd. No, on jest niepoważny, jest trzecia... A on takie rzeczy robi. Kurwa, trzecia rano. Pojebało cię. A coś cię boli. Dupa cię swędzi chyba. Chłopie. Ale mi się psycha niszczy, ej. Wysyn. Dobra. Nie wiem, po co zaświeciłem, ale słyszałem go. Tak chujowo widać. Tu nic nie widzę. Duchy widzę. Duchy widzę. To nie jest zły znak. To nie jest zły znak, kurwa, jestem głupi. To nie jest dobry znak. Przeżyłem? Nie, prąd mi jebnął chyba. Albo? Aha, i teraz czekaj na szóstą, okej? To się nie doczekałem. Dobra, a to był dobry run. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, cicho, ja wiem, co mam robić. Już piąta była. A miałem za mało prądu. Muszę to jakoś wybalansować. Ciężkie, jeszcze jak od trzeciej rano, kurde, nic nie widzisz. Bo masz ten ekran rozmazany taki. Dobra. Aha. Kaś to. Dobra. Ja no słyszę. O, tu jest. Szkoda, że tu nie masz skrótów klawiszowych. Przydałyby się. Tak, szczerze, by się przydały.
Może po dźwiękach będę mógł stwierdzić, czy... kamera jest zepsuta, czy nie? Na razie nie ma. Słyszałem, jak gościu przychodzi. Co tu się dzieje na tej kamerze? Ta kamera już... już ma dość. Aha, tu jest jeszcze unstable. Dobra, do tej drugiej to jest easy, nie? Później się zaczyna. O nie. Dobra. Musiałem sprawdzić. Okej, gość tu siedzi. Idzie znowu z prawej. Ej, jak wcześniej ciągle z lewej przychodził, to teraz prawą bardzo lubi. O, widziałem go. Znowu z prawej idzie. Zamknij to, proszę cię, zamknij to. Dobra. No tu nie wiadomo, co się dzieje na tej kamerze. To w ogóle wszystko rozjebane. Dobra. Coś jest tu. Pewnie teraz z lewej znowu przyjdzie. Chociaż... mówiłem. Znaczy no... nikt do końca nie wiadomo, nie? Ale... jak to z nim jest? Stąd przychodzi. Nawet nie było słychać, że przychodzi. To jest kurwa. Tak sprawdzą czasami, nie? Czy on faktycznie tam jeszcze stoi? Czy se poszedł? Chłopie, daj mi spokój. Okej, już. Już se poszedł. Z tej strony idzie. Co tu się odwala? Okej. Z prawej idzie. What? Ej, nie mogę. Okej. Przeżyłem do szóstej. Dobra, czyli dlatego nie mogłem ten to restartować, bo szósta była, tak? Okej. Udało mi się przejść. Szczerze.
To mi zajęło mniej niż czwarta i piąta noc. Tak for real, nie? Okej, okay, coś tutaj. Czy ja chcę to czytać? Możecie sobie to przeczytać. Możecie spauzować nagranie i sobie to przeczytać, jak chcecie. Ja sobie to w tym przeczytam. No. Okej. Okay. Co? O, tu jest ta fabryka. Czyli ona się zapadła? Czyli ona w ten... To ma sens. Czy ja... Nie. Nie mogę tu nic zrobić. Dobra. Myślałem, że jakaś ten... Jakaś kacenka, w której mogę coś zrobić, czy coś. Nie no, okej. Okay. Wygląda na to, że... Ta fabryka została ponownie otworzona, czy coś? Chyba? I po prostu... I po prostu ten Wario, ten... Jak on miał? Bonus menu? Ten... Super... Wario Man Costume. Ten gościu. Że on tam coś odpierdalał i budynek się zawalił. Ale było na początku, w pierwszej to było nocy chyba, czy w drugiej, nie pamiętam w której, albo powiedziane, że był, że byli właśnie oni i że był złodziej, był thief, był taki złodziej, intruz, coś takiego, i on korzystał ze starego kostiumu Wario. Tu jest Wario, tu jest kostium Wario. Czyli zgaduję, że... Chociaż to może też być... Nie... Nie wiem, no moja teoria jest taka, że ten gościu to jest po prostu... to jest ten złodziej, który się właśnie wkradł do tej fabryki z tym fast foodem od tego Wario. I... Właśnie, żeby go nikt nie rozpoznał, korzystał z tego właśnie, z tego kostiumu, ale został nakryty, jak to nam ten Fonga powiedział. Został właśnie złapany, przyłapany przy tym, przy kradzieży i dlatego zamordował tą piątkę, która nas tutaj nawiedzała w tych nocach. I gościu sam, była też mowa o tym, że on sam siebie, on też zniknął. On po prostu przepadł, wyparował, nie? Więc zgaduję, że to jest po prostu, że to jest on, jako ten final boss. Że Final Night to jest po prostu boss z mordercą jakby. To jest ten boss, to jest ten morderca, który zabił tą piątkę, która nas nawiedzała. Tak zgaduję, że tak powinno wyglądać ta fabuła. No spokojnie. Tutaj mogę sobie jeszcze zrobić replay tych nocy. Ale to ostatnio oglądaliśmy. No i mamy ten Endless Night. Spoko. Endless Night raczej nie będę robić, ale... Custom Night. Tylko mam Custom Night tylko z... tą piątką. Nie mogę... Nie ma tego bossa tutaj wśród nich. Więc mam tutaj custom night tylko z nimi. Imo, oni są gorsi niż tamten. Mówię, no... Mniej czasu spędziłem nad tym, żeby to przejść. Ona jest największym problemem. Jej dosłownie nic nie przebije. Ona jest najbardziej problematyczną postacią w tej grze. I po prostu. Nawet Mario jest easy przy niej. Więc...
No nie wiem, patrząc na to, to ja nie wiem, czy będę robić 5.20. Nie wiem, ale gra fajna, nie wiem, zobaczę. Może jak będzie odbiór fajny, to może się skuszę na coś takiego. Kto wie, może nawet się skuszę na Endless Night. Ale póki co, na to się nie zapowiada. Więc tak, dzięki za oglądanie, to był finalna noc to była. Five Nights at Warriors Deluxe. Zawsze zapominam to, jak to jest. No co, gra nawet warta zagrania. Szczerze, wygląda na taką trochę goofy, trochę jakby to powiedzieć, śmieszną produkcję, taką niepoważną, taką żeby się pośmiać, nie? Taką jak, nie wiem czy mógłbym wymienić teraz jakiś konkretny fun game z FNAF-a, nie tak jest. Trochę Five Nights, nie Five Nights, za dużo tych Five Nights, One Night at Atlantis to było. To jest, ta gra jest dobra, ale jest taka mało poważna, bym powiedział, taka fani po prostu, nie? Widać, ten humor jest po prostu głównym takim pędem, nie? Albo Five Nights at Funkboys też jakby nie jest to co prawda takie 5 nocy FNAF, gdzie się bronisz, tylko jest to RPG, ale jest to fun game FNAF na tym właśnie zasadzie, że nie jest to nic poważnego, jest to po prostu taka parodia, nie? Jeszcze jest ten Day Shift at Freddy's, też dobra parodia FNAF-a, więc sądziłem, że to jest, że to będzie trochę taka parodia FNAF-a z w połączeniu z Mario, co nie? Ale to faktycznie ma niezły klimat horrorowy, to ma dobre jumpscary, fajne, ciekawe mechaniki postaci. Nie no, nawet dobry horror, nie? Jakby nie patrzeć. Oczywiście ja się tyle razy tak nie przestraszyłem, bo ja już gram trochę w FNAF. Ja gram trochę w FNAF i ja jestem odporny na FNAF mniej lub bardziej, więc często mnie po prostu czy jumpscary nie ruszały, tak jak widzieliście pewnie w tym odcinku, jak dostałem kilka razy od tamtego gościa. Nie ryczałem jak popierdolony, a mój Boże, to było straszne, nie? Jak to niektórzy youtuberzy robią, że overreaction czy coś. Ja rozumiem, u niektórych to może nie być overreaction, nie? Ale nie jestem fanem overreaction, dlatego tego nie robię. Po prostu łatwa logika, nie? Łatwa logika. Jak się w serio przestraszę, to słychać i tak dalej. Jest to legitna reakcja. A nie jak spodziewałem się czegoś, ale i tak będę ryczał jak debil, bo to robi wyświetlenia. Niektórzy mają takie podejście, nie? Do nagrywania horrorów, że po prostu muszą drzeć japę jak pojebani, żeby wyświetlenia były, a to nie tak wygląda. Myślę, że ta legitność, ta autentyczność reakcji się bardziej liczy niż jakieś darcie pizdy bez jakiegoś powodu, nie? No, wyobraźcie sobie, ktoś wchodzi w menu i włącza jumpscary i o, OMG! Mamy tutaj jumpscary, co my tu mamy? Kilka i o mój Boże! O mój Boże! Serce mi prawie wyskoczyło. Nie no, to jest XD, nie? No XD.
Więc... Nie wiem, trochę... Cringe, nie? Tym oto akcentem myślę, że zakończę. Bądźcie autentyczni. Nie udawajcie. Łatwo. Po prostu. Tyle mam do powiedzenia. Trzymajcie się, cześć.